uczniowie szkół oraz osoby poszukujące danego zawodu mieli szansę na zapoznanie się z ofertą pracy podczas czwartych targów edukacji i pracy w Żywcu. Pracodawcy przygotowali bardzo szeroką gamę i stażów, praktyk, ofert pracy oczywiście również też. Były również szkoły wyższe, które zaprezentowały swoje najnowsze kierunki, które będą właśnie rozpoczynały się od października. Były to czwarte targi zorganizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Żywcu, w których wzięli udział przedsiębiorcy. Jeżeli chodzi o zainteresowanie, jest coraz większe. Jak ktoś chce się przebranżowić, bardzo chętnie bierze udział w naszych targach. My jako Młodzieżowe Centrum Kariery realizujemy kursy, do których serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników. Kursy będą realizowane tutaj na terenie Żywca oraz Bielska Białej. Ochotnicze chłopce pracy pomagają znaleźć pracę młodym osobom, natomiast w tym roku również rozpoczęliśmy rekrutację na kursy zawodowe. Są to kursy zawodowe prowadzone razem z 3-miesięcznymi stażami. Obecnie w Bielsku Białej rekrutujemy osoby na spawacza, magazyniera z obsługą wózka widłowego, krawcowe oraz pracowników biurowych z elementami księgowości. Więc każde osoby młode, które są w wieku od 18 do 24 lat, nie pracują i nie uczą się, mogą zgłosić się do nas, a my pomożemy im znaleźć pracę. Wiktor Martosz, Beskid Life.